No hej, cześć, siemaneczka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Ultra Sun Extreme Randomizer Nuzlocke. No i powolutku zbliżamy się do końca serii, no ale to chyba dobrze, bo znaczy, że sprawnie idzie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli wam się podobać będzie. O, ten głaz, zobaczcie, coś z tym głazem jest nie tak. Ale dobra, nie przejmujmy się tym, no i subskrybujcie, by być na bieżąco. A my lecimy, no właśnie, gdzie lecimy? To jest dobre pytanie. Tu jest jakiś trener, który kompletnie mnie olał, ale nie wiadomo, pewnie jak będę wychodził, to zaraz będzie chciał walczyć, albo dobra, walczmy z nim, żeby nie było. Żeby nie było, że wiecie, uciekam od walk, nie chcę zmierzyć się z tym czarnym pasem. O, i ma Galeida, ciekawe czy Mega Galeida, właśnie chciałem się zapytać, i jak widać gra sama mi odpowiedziała na to dobre pytanie. Okej, potraktuj go z Force Palma. O, obniża mi obronę. Okej, teraz bym uważał, bo Rayquaza nie ma za mocnej obrony. Ale atak ma wystarczający paraliż, który wchodzi bez przerwy, co jest wspaniałe. Już myślałem, że będzie szybszy mimo paraliżu, ale nie, nie ma tak dobrze. Świetnie, no widzicie, nawet Mega Galeid jest bez szans z potęgą powietrza Rayquazy. No ale dobra. Mamy co chcieliśmy, no to co teraz? Gdzie dalej? Teraz chyba w dół musimy lecieć i to jest już taka ostatnia faza. Prawdopodobnie tak, tak, trzech trenerów, którzy czekają na nas przed samym wyzwaniem. No i zobaczymy, czy oni też będą dysponować jakimiś mega ewolucjami, kto to wie. Revenant, no dobra, Mega Evo to nie jest, oczywiście. W ogóle jak ładnie widać, jak ta Rayquaza wylatuje z Master Balla, pięknie. O, już wiemy, co jest mocne, a co nie. Wiemy, że Force Palm absolutnie wystarczy. A Rayquaza będzie dalej się rozwijać, bo już zaraz 50 level. No Blissey, no po prostu. Czy ja mogłem chcieć lepszego Pokemona do wbicia expa? Raczej nie. Dobra, spróbuj Ace Expira. Czuję, że to będzie ładne i mocne. Ojejku, jeden prawie wystarcza, masakra. Nie no, ale super, pięknie, naprawdę pięknie. I expa 5700, wow. 50 level wchodzi na luzie. O, i ataki specjalne tak mocno rosną. Wild Charge. To jest cios, który zadaje recoil, jeżeli dobrze pamiętam. Ale ma 60 mocy. Już chyba wolę sobie zostawić. Chociaż no, z jednej strony, ale nie, bo to zadaje... No, jednak nie. Stwierdzam, że pozostałe ataki są lepsze, nawet jeżeli są dwa specjalne. Hiroshi załatwiony. No dobra, to co? To druga trenerka oczywiście. Ach, wszyscy tutaj rzucają sobie pokebolami, jak widać, czekając tylko, aż ktoś w końcu podejdzie. Dobra, co tam masz? Aha. To ciekawe. To akurat bardzo ciekawe. Dobra, walnij z Force Palma, Super Sonic, ojoj. Mam nadzieję, że sobie nie przywalę. Oby nie, Rayquaza, zaproszę cię. O, dziękuję. Ale jak na złość, not very effective, no wspaniale. Czyli w sumie nie wiadomo. Kurczę, no nie wiem, zaraz. Force Palm średni. Dobra, ja bym uderzył Sparkling Carry, czuję, że to będzie mocne. Shell Smash. Okej, teraz się robi niebezpiecznie. Zboostował sobie mocno atak specjalny, ataki speeda. Rayquaza, zaproszę cię. Ła, dlaczego? Dobra, jeszcze raz próbuj, jeszcze raz. Landruff. Out of confusion, o Boże, dziękuję. Wow, dobra. Słuchajcie, zaczynam się bać o moją biedną Rayquazę, naprawdę. Zaczynam się tak pomalutku, po troszeczku bać, bo ci niektórzy przeciwnicy potrafią zrobić swoje zdecydowanie. Ale Gumi to chyba nie będzie jednym z tych przeciwników, mam taką nadzieję. Dobra, potraktuj go z Poundem. Może wystarczy? Kurde, Gumi to mocny jest. Znaczy mocny, może ma mocną obronę. O, efekt spor, wspaniały efekt. Lubimy to, lubimy. Force Palm to jest troszeczkę mocniejszy od Pounda, więc powinno wystarczyć. Nie wystarcza. Oczywiście, że nie. Dobra, jeszcze raz Pound. Bez leczenia? No bez leczenia, no i super. Gumi leży, niby pierwsza forma. Widzicie, jaki wytrzymały skubaniec. I Paniord. Okej, no to on też nie powinien być jakoś specjalnie mocny. Force Palm.
Może wystarczy. No, kurde, wytrzymałem. Ale no, not very effective. Tego właśnie na to liczyliśmy. Tak naprawdę będziesz teraz jeszcze się bawić w ten sposób. No dobra, jak się chce bawić, to niech się bawi. A raz jeszcze force palm. Doskonale, mamy to. Dobrze. Easy win, że tak powiem. Easy win. Natomiast, dobra, zanim pójdziemy dalej, podleczmy Pox, bo to tak trochę ryzykownie nie leczyć. Ej, max potionów mam więcej, no tak też średnio w sumie. Kurczę, mało mam tych przedmiotów leczących, no ale teraz to się już nawet nie cofnę, więc nie ma takiej opcji. No ale dobra, lecimy na ostatniego tutaj przeciwnika. No i potem już typowe wyzwanie. No i ja się trochę boję, bo wiecie, totem to może być jakiś naprawdę słaby Pokémon, ale może to też być jakiś przekoks. Oj, dobra, już bałem się, że Mega Meowile, ale nie, nie ma tak. No dobra, on jest bardziej pod zwykłą obronę chyba, więc spróbujmy Sparkling Carrier. Może będzie no, w miarę Magic Room, okej. Dobra, próbuj sobie, co tam chcesz. Bijemy dalej oczywiście. Czyli tak, Meowile'a mamy z głowy. W ogóle, który ty masz już Rayquaza level? Czy ty już masz 51, czy jeszcze? A nie, dopiero będziesz miała. Hopip! O, no proszę. No, gdyby Hopip mnie załatwił, to byłoby naprawdę śmiesznie. Bardzo śmiesznie. Ale nie, no takie rzeczy się nie staną. Nie no, zobaczcie, to jest not very effective, bo słychać od razu, a takie dobre. Masakra, muszę częściej używać tego ataku. Siukun! No i chyba nadarza się okazja do wypróbowania tego ciosu. Fairy Aura, powiadasz, okej. Dobra, dawaj, Icicle Spiram. Jest szybszy, używa atraktu, ale no... Naprawdę, Siukun nie ma płci, Rayquaza nie ma płci, jak to miało zadziałać? No właśnie. Dobra, jeszcze Rayquaza. Not very effective, no nie trafiłem, ale widzicie, jakie to mocne. Dobra, czyli jaki on mógł mieć typ tak właściwie? Może ognisty? Spróbujmy Sparkling Carrier, może będzie dobre. No nie no, atrakt naprawdę. Steelcoon, nie wykorzystujesz swojego potencjału. A? Dobrze trafiłem. Był chyba ognisty, co w sumie jest śmieszne, że wodny Steelcoon ognisty. Serio. Ale no cóż. Najważniejsze, że mamy wygraną. Mr. Mime. Dobra. Mr. Mime to chyba też raczej bez większych aha, jeszcze wiemy, co jest dobre. Jeszcze szybszy jest, kurde. Rayquaza nie jest taka szybka, jak mi się wydawało. Chociaż ona miała, nie, ona ma naturkę, która zmniejsza speeda, jak dobrze pamiętam. Więc no, to jakby tłumaczy troszeczkę. No ale dobra, słuchajcie, ważne, że wygraliśmy i mamy wyzwanie, jejku. Teraz chyba wyjdzie, że niepotrzebnie leczyłem Poxy, bo ona chyba i tak na mnie uleczy. Dokładnie. Dobra, nieważne. Idziemy dalej, możemy iść. Zaczynamy, słuchajcie, wyzwaniem. No ja jestem gotowy. Wyzwanie zaczynamy. No dobra, słuchajcie, to jest normalnie, jest to smocze wyzwaniem. Tutaj co jakiś czas chyba będzie nas ktoś atakował. Aha, dokładnie. A atakuje nas. Nawet pasuje. Bagon. Normalnie to chyba byłby, wiecie, to byłyby te wszystkie poprzednie formy Hakamo, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, traktuj go force palmem, wystarczy chyba. Wystarcza. Wspaniale, Bagon z głowy. Ale ciekaw jestem, czy tylko smoki będą wyskakiwać. To byłoby w sumie interesujące. Biegniemy dalej, ale znowu coś większego tym razem zaskoczyło. I jest to Lapras! Okej, to naprawdę coś większego. Wolałbym, żeby taki Lapras nie spadł mi na głowę nigdy. Dobra, Force Palm. Co ma być, niech będzie. Aj, not very effective. Ale używa Skill Swap. Aha, zabrał mi Huge Powera właśnie. No dobra, czyli moja wielka moc już nie jest taka wielka. Potraktuj więc specjalnym ciosem. I jest super efektywny na szczęście, dobra. Ale ten skill, to trzeba by uważać, bo ktoś mógłby to dobrze wykorzystać, jakby, wiecie, idealnie użył tego. Dobra, ja jestem nieobity, mogę iść dalej. Mamy tutaj Z-Krystal, ale zanim go podniesiemy... Jest i on. Pseudo-legenda, Hakamo. Ciekaw jestem, kim zostanie zastąpiony. Pokaż się. Torrekat? Jeszcze niedawno nawet walczyłem z Torrekatem. Powinienem wiedzieć, co jest dla niego mocne. Wow. Mam nadzieję, że będzie easy, chociaż on jest oczywiście zboostowany.
Wiecie co, walnijmy z Icicle Spearem. Wiemy, że działa całkiem dobrze, no zobaczymy. Ej, to może wystarczyć. No nie, akurat dwa razy uderzyłem, jak na złość. Bo on niestety teraz przywoła zapewne kolejnego, wiecie, sprzymierzeńca. Ej, co, znowu się zamieniliśmy abilitkami, czy ja dobrze widziałem? Nie wiem. Sok. Okej. Jego pierwszy raz widzę, dobra, wolałbym załatwić to Rakata w pierwszej kolejności. Może się udam. Uda się. I to najważniejsze. Szkoda, że inne Icicle Speary nie mogą trafić, wiecie, teraz w drugiego Pokemona. Smart Strike. Całkiem mocne. Dobra, dawaj Icicle Spear raz jeszcze. Już przynajmniej nikt nie zostanie przywołany, bo totem załatwiony. Nie no, bardzo mocno. Mimo tego, że Not Very Effective to i tak robi swoje. Kurczę, szkoda, że trzy razy. A jak to działało? Nie pamiętam, jak to działało. Dobra, po prostu walni. Icicle Spear. No i mamy to. Dokładnie. Słuchajcie, sprawa załatwiona. 1330. No, a Rayquaza się cieszy, bo to była easy walka. Zdecydowanie. No i dobrze, kolejny Z Kryształ. Tak dziwnie się to mówi, no bo to powinno być Z Kryształ. Tak ładnie, a Z Kryształ? No. Kryształ Z, okej, okay, tak, niech będzie, to brzmi już troszeczkę lepiej. Kolejny Kryształ Z jest nasz. Wykonaliśmy wyzwanie. Czy Ripple mi potrzebny? Szczerze, chyba nie. A czy tu jeszcze od razu nie będzie walki? Nie pamiętam. Altar of the Sun. No tak, mamy to tutaj. No witam Lili, witam, witam. A nie, teraz będzie coś innego niż walka chyba. No tak, wykonałem robotę tak jak się spodziewała zresztą, więc dobrze, o to chodziło. Mamy leczone poksy, idealnie. Ojejku, tylko teraz właśnie, teraz będzie... Może być problem. No ale dobra, 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 zobaczymy. Chodzi mi o problem związany ze sterowaniem. Ale na razie wejdźmy po prostu na górę. No, ten szczyt taki sporawy, dużo stopni do przejścia. No ale jak trzeba, to trzeba. Okej, okay. Tu nic nie ma czasami. Nie widać, nie widać, nie widać, więc idziemy. Tak, czuję moc tego kamienia. Moonflat. No tak, mamy i jeden i drugi, więc każdy musi ustawić się we właściwym miejscu. Dobrze, już idziemy. W ogóle tak powiem wam, że tyle razy używałem Rayquazy, że kolejny raz dam jej chyba trochę odpocząć, bo ona za dużo. Ostatnio cały odcinek walczyłam. Tylko nie wiem kto. Astray w sumie ma najniższy level, więc on będzie trochę tutaj też expił. Niech też ma swoją okazję. Gdzie tu trzeba było iść? Gdzie tu trzeba było iść? Chyba tutaj. Dokładnie. No i zobaczcie, każdy musi zagrać tutaj pieśń, która... No zobaczymy, co zrobi tak właściwie. Kosmoem poczuł, że powinien właśnie tam się znaleźć. No i kto by pomyślał? Solgaleon. Czyli Pokémon, którego sam zresztą posiadam. No teraz ma przynajmniej braciszkę. Dobra. Tak, wszystko są w porządku. No widać, że wszystko w porządku. Ewoluował w legendarnego Pokemona. Kto by pomyślał? No tak. Ale musimy powstrzymać nekrozmę oczywiście. Dokładnie. Solgaleo już tutaj podchodzi. No i to jest ten moment, którego trochę się obawiam, powiem wam szczerze. Bo tu... Wow! Pan Guzma? A co tu robi Guzma? Jeszcze Lusamin.
A to jest oczywiście Necrozma. I ta muzyka. Uciekajcie. To coś jest potworem. Tak mówisz? Lusaminty nie lepsze. Tak. Co zrobi Necrozma? Dobre pytanie. Możemy walczyć. Oczywiście, że możemy. Ja zamierzam. Nie ma innej opcji. Ale Necrozma skupia się na Solgaleo. Nie bez powodu zresztą. Pojedynek niczym w Dragon Ballu. Ale to Necrozma wygrała. I absorbuje Solgaleo. I to już nie jest Solgaleo. Znaczy jest, ale tylko trochę. Masakra, wszędzie pootwierały się ultrawyłomy. Niedobrze. I nie tylko w tym jednym miejscu. Dokładnie, ultrabestie teraz będą atakować wszystkie wyspy. Ale jak widać, wnuczek z dziadkiem są gotowi do obrony. Ej, Tapu Koko również. Ciekawie, ciekawie. Tak, inne wyspy czeka podobny los. Oczywiście, że tak, ale inne Tapu też pewnie pomogą z chęcią. Tak przynajmniej mi się wydaje. O proszę, tutaj kto? A, Buzzwole oczywiście. Okej, okay, Gazlord również. Okej, okay, okej. Okay. Natomiast nas czeka, właśnie, to już chyba tutaj nas czeka pojedynek od razu. Dokładnie, ojejku, mam nadzieję, że jestem na niego gotowy. Ciekaw jestem... Serio? Ultra Necrozma, która tutaj przejęła Solgaleo, jest tak naprawdę Vileplume'em, na którego wiemy, co jest super efektywne. Więc idealnie. Dobrą zmianę dałem w sumie. Perish Song. Nie boję się. Dobra, słuchajcie, wygrana w tej walce jest raczej łatwa. Haxorus, dziękuję, dobranoc, wygrywamy. Vileplume załatwiony, tak jest, tak jest, tak jest. No, no cóż, gdyby to była prawdziwa Ultra Necrozma, to może miałbym problem. Gdzie ona zanika? O nie, Solgaleo też zniknął. Pojawiła się ciemność. Jest oczywiście Ultra Recon Squad i w tym Duels. No i teraz cały region Alola jest przykryty przez ciemność. Okej, okay, no i trzeba użyć tak mocy legendarnego Pokemona, żeby dokonać podróży do innego wymiaru. No dobra, musimy czekać oczywiście na kogoś, kto nas tam zabierze. No i to jest właśnie ten moment, którego się boję, czy dam radę podróżować. Dobra, 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 czyli tak, czy moje w ogóle poksy są uzdrowione? A nie, to w sumie co tu, nie było co uzdrawiać. Nie, muszę chyba po prostu do nich zagadać, co nie? O, no właśnie, mam na Lunali udać się. Ojejku, dobra. Czekajcie, czekajcie. O, jest piękny widok. Natomiast ja muszę sobie szybko zobaczyć. Zaraz, jak to było? Które to było? Nie wiem, czy nie QW czasami. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, czy dam radę. Mam nadzieję, że się uda. Ale wiecie, na klawiaturze to może być problem. Dobra, na których oni każą przyciskach? Nie, nie, motion na pewno odpadam. Dobra, nie, to mnie nie interesuje. Czy oni tu coś tłumaczą w ogóle? Znaczy tak, że możemy udać się w inne miejsca, gdzie potem będą legendarne Pokémony w ogóle do znalezienia. Ale... w sumie to nie mam pewności, czy się... czy ta Lunala powinna tak wyglądać, czy to jest jakaś...
Aha, nie mogę się przemieszać. Dobra, słuchajcie, mamy Houston, mamy problem. Bo się nie... O nie, coś poklikałem. Ej, nie, nie, dobra, słuchajcie, na razie jakoś idziemy. Może będę miał farta i nic nie robiąc i tak uda się odbyć tą podróż, albo i nie. Ała, to jest... Dobra, nie, ja nic nie robię kompletnie, słuchajcie, kompletnie nic nie robię. Chciałbym gdzieś tutaj wlecieć, ale nie wiem, czy się uda. Dobra, gdzieś wpadniemy, ale to chyba złe miejsce. Nekrozmy nie ma w tym świecie. Oczywiście, nie, dobra. Zawsze mam ten sam problem tutaj. Bo nie wiem, w jaki sposób tym się przemieszcza. Ja może to analogami trzeba było. Nie, lewy analog to jest left, right, down. To nie działało, a drugi jest JLKI. JLKI, dobra, spróbujemy. Albo jeszcze 1, 2. O, może to. Dobra. Próbujemy raz jeszcze. Mam nadzieję, że się w końcu udam. A jak nie, no to mamy problem. Będę próbował w nieskończoność, aż w końcu przypadkowo trafię. Kiedyś tak miałem, że wiecie, nie byłem w stanie sterować. I samo jakby mnie zaprowadziło prędzej czy później do tego miejsca. Ech, zobaczymy. Ale ta lunala to ciekawie tutaj wygląda. Dobra, to tak, próbujemy. Ej, nie, no nie mogę sterować tą kompletnie. Kompletnie nic nie mogę robić. A klawiatur myszką też się nie da. Ej, no ale próbuję wszystkie możliwe sposoby. Tam było, że... No dobra, nie wiem. Może się uda przypadkowo. Nie mówię nie, ale... Ej, udało się? Dobra, nie trzeba nic robić. Prędzej czy później i tak nas zaprowadzi w dobre miejsce. Masakra. Ultra Megalopolis. No dobrze, przynajmniej dotarliśmy. To już coś. To już jest coś. No, co jest grane? Soliera, o. Widzę, że są... Tak, ich, z nim byśmy się częściej spotykali, gdybyśmy grali w Ultra Moony. A tak, to pojawiają się dopiero teraz. No dobra. Powiem tak, oczywiście, Nekrozma czerpie tutaj, wiecie, światło, zabiera światło ze świata, natomiast naszym celem jest ją powstrzymać. Więc spróbujemy oczywiście. Ciekawe miasto, chociaż niestety za dużo w nim do zrobienia nie mam. No. No zamierzam iść, oczywiście, że tak. I nazywają The Blind Guan Nekrozmę, okej. No, tu już jak widać można być w normalnym stroju, więc dobrze, jedziemy windą. Megalo Tower, no i teraz się boję, mam nadzieję, że ta Nekrozma zostanie ponownie zamieniona na jakiegoś średniego Pokemona, albo takiego, którego trochę znam. Oby tak było. Dużo schodków do pokonania. Ale jesteśmy u celu. Potężny wybuch energii. No i niestety Nekrozma się naładowała. No właśnie. Jest gotowa do walki. No czy ja jestem gotowy do walki? Nie wiem. Niech Haxorus idzie na nią. No, ciekaw jestem. W kogo zostanie przemieniona? Serio? Araquanid? Znaczy dobra, nie śmiejmy się. Araquanid może być dość mocny. Myślałem, że to jest Dewpider, ale okej. Okay. Araquanid może być, chociaż... Kurczę, no nie wiadomo. 60 level? O cholera. O nie, ja jeszcze nie znam w ogóle Araquanida, naprawdę. Serio, przez całą grę nie spotkałem Araquanida. Wonderloom. Okej. Okay. Zmienił sobie obronę. Bardzo mało biorę, bardzo źle. Dobra, zaraz zobaczymy, co jest na nią dobre. Aerial Ace na razie leci. Też średnie. Pound już lepszy, ale to dlatego, że kryt, kurczę. A spróbuj użyć Supersonika, mam nadzieję, że nie będę żałował. Obym nie żałował. Trafiamy idealnie. No i teraz liczę na to, że Araquanid jeszcze się obije dodatkowo. Dobra, no trzeba bić z tego Pounda. Chociaż Force Pound też byłby ciekawy, bo byłaby zawsze szansa na paraliż. No ale okej. Nie ma co kombinować za dużo. No myślę, że trzeba zmienić. Dajmy Mega Ampharosa. Liczę na to, że on sobie poradzi. Araquanid na razie nie wydaje się, żeby miał jakieś mocne ciosy. Ach, ale jak na złość się nie chce uderzyć. Dobra, słuchajcie, powiem tak, nie jest źle.
Szczerze mówiąc, nie jest źle. Dawaj bubble. Może to będzie skuteczne. Ach, no nie uderzę się. Mój supersonik będzie zupełnie nieprzydatny. No ale dobra, jeszcze raz. Super efektywne akurat się trafiło. Super, to może on też miał typ ciemność. Bardzo możliwe. No i super, słuchajcie, nekrozma powstrzymana. No normalnie walka z nekrozmą byłaby strasznie trudna, ale jako, że stała się arakłanidem, to tragedii nie było. Światło się rozpościera. Solgaleo się uwolnił. Same plusy, krótko mówiąc, same plusy. No i tutaj, jak widzicie, w regionie Alola światłość powróciła. Ta cała, która została skradziona przez nekrozmę, wróciła do tego świata. No i tak naprawdę... Tak naprawdę wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. I teraz dostałbym normalnie chyba Pokemona właśnie. W sensie Poipol by do nas dołączył. Tylko czy ja muszę go przyjąć, jak to jest w końcu? Jak mam full team? O, maybe next time, może tak powiedzmy. Ciekawe tylko, gdzie on będzie czekał. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Czy chcę na Lunali, czy Solgaleo? Może teraz na Solgaleo, żeby było ciekawiej. Tylko powiedzcie, że mogę normalnie wrócić. Że już nie muszę jakby specjalnie podróżować, chyba nie. Od razu się znajdę w Aloli, to jest duży plusik. A, po prostu tyle. Okej. Okay. Spoko. Spoko. Imponujące, no raczej, dziękuję ci bardzo. A, mówiłem, czy dam radę. Nie było tak źle, szczerze mówiąc. Nie było tak źle, liczyłem, że może być bardzo, bardzo trudno, a tutaj poszło naprawdę, naprawdę fajnie. No dobra, czyli teraz wiecie, wracam do naszego wyzwania wysp. Już tak naprawdę jesteśmy tuż, tuż przed ligą. No tylko trzeba jeszcze pokonać ostatnią kahunę. I co dostajemy? 3 Beast Bole. O, no, może się przydają. Chociaż liczę, że nie. Liczę, że już nikogo nie stracę do ligi. Oby. Oby tak było. Dobra. O, jest Iguzma. Ale chyba się pogodził z tym, co się stało. Mam taką nadzieję. No dobra. Wszyscy sobie poszli, tak? Rozumiem, że jakbym chciał otrzymać Poipola i wrócić do tego miasta, to po prostu muszę użyć tego wyłomu. On się pewnie nie zamknie, tak obstawiam, ale... Kto to wie? Kto to wie, kto to wie? O, jest jeszcze ona. A no tak, jeszcze z nią muszę walczyć. Dobra, z Miną. Dobra, ale tym to się wiecie, zajmiemy na spokojnie. Ona czeka na nas w mieście. No i w ten sposób szybko się tutaj dostaniemy. Dobra, czyli tak naprawdę to wyzwanie plus walka z kahuną ostatnią. I idziemy na ligę, więc no, ja już nie mogę doczekać się. No ale moi drodzy, jeżeli wy również nie możecie doczekać się kolejnego niesamowitego odcinka, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!